Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wrota Arkany 3. W ogóle muszę powiedzieć, przed rozpoczęciem nagrywania złapała mnie taka głupawka, totalna. Siedzę, włączyłem nagrywanie, siedzę przed mikrofonem, czekam, bo tam trochę muszę poczekać, wiecie, żeby tam szumy usunąć, takie pierdoły montażowe. I zacząłem się śmiać, tak bez powodu, znaczy bez powodu, no przypomniałem sobie jakąś rzecz, która... No w sumie nie jest aż taka jakaś śmieszna szczególnie, ale po prostu przypomniałem sobie jakąś rzecz i zacząłem się po prostu śmiać. Nie mogłem zacząć nagrywania. Musiałem się najpierw opanować i później mogłem zacząć nagrywanie. Mam chyba dobry dzień, bo no teraz jak siedzę, to mi się morda śmieje bez powodu, tak. Interesująco jest ty. No ciekawie. Ciekawe, tu jest skrzynka. Co w tej skrzynce? No jest, trochę jest, trochę jest. W ogóle Roar, gdybyś chciał łyknąć jednej rzeczy, mam tutaj takiego soku z gumi jagód, chciałbyś? A chcesz, nawet ci się przyjęło, nawet ci się odbekło następnym poziomem, dobrze, dobrze. Tak, takie sprawy to mi się podobają. Idealnie wyczułem ten eliksir, nie wiedziałem, że mało mu brakuje do poziomu, no ale skoro mało mu brakowało, to spoko. Lecimy do końca, trzeba chyba teraz się uleczyć, bo podejrzewam. This is the end, you know. Mhm. To mi się wydaje, jest końcówka gry, więc warto by było trochę podbić wszystkich moich fąflów tutaj. Mała mikstura many albo pełnia many, tylko mam dwie opcje, nie mam tej średniej. No trudno. Jeszcze tak, uleczyć się trzeba. Ile mam? Dusz Feniksa mam 21, no to mogę na luźno tak zrobić. Mała mikstura użycia podbiję sobie tutaj. Tak. I mała mikstura many. Tutaj, jeszcze raz. Dobra, jesteśmy już chyba uleczeni maksymalnie i totalnie. Także możemy cisnąć dalej. Czy te symbole coś oznaczają? W tej grze dosyć często są używane. Więc czy one będą coś oznaczały? Mam nadzieję, że nie. To tak, jeszcze raz zapiszę. Nie wiem dlaczego drugi raz zapisuję, chociaż zapisywałem kilka sekund temu, ale nieważne. Co to jest? Chciałbym to wiedzieć. Aha, znaczy ja mam jeszcze drogę do przejścia, tak? Tego się mogłem spodziewać, tak jest. No, tak myślałem. Znaczy Nie mogę od nich uciec? Widocznie nie. No dobra, no to trzeba gdzieś rozpizgać tutaj to, co tutaj przylazło. Jakieś gówno tutaj weszło. Trzeba ich generalnie uciszyć, także chwileczkę, dajcie mi moment. To zajmie tylko chwilę. Znaczy dla was chwilę. Ale Roar wali normalnie po 100, nie używając żadnego czaru. Czai się to potęgę? Nieźle, teraz znowu się trzeba uleczyć. Oj, czyli jednak racja, trzeba będzie trochę spożytkować wszelkiego rodzaju wszystkiego na te walki tutaj. Nie widzę innej opcji, ale mam nadzieję, że nastarczę z wszystkim, co tutaj jest potrzebne. Mam nadzieję. Trzeba przejść dalej. Mam jedną dźwignię otwartą, znaczy otwartą. Wciśniętą. Co jest wolne, co jest szybkie tutaj. Podejrzewam, że to małe gówno będzie zapieprzać tak, że nie idzie się od tego opędzić, więc tak, jakby tamten poszedł sobie gdzieś. Ja wiem, że to jest nierealne, ale... Ale no... Zawsze można pomarzyć, prawda? Mhm. No, puść mnie, penisie, dobrze, o. Wystarczyło wyzwać raz. Zrozumiał. Czyli jednak nie jest taki głupi. Dobrze. Dobrze, że nie muszę się z idiotami kręcić, bo to by była tragedia. A nie, ten to nie zrozumie. Nie ma opcji. Nie.
To może jednak pójdę. Kurde, szkoda, że aż tak tracę tu dużo w tych walkach. Przez to wszystko nie jest takie proste, ale no dobra. Zobaczymy, eliksir Feniksa, żeby już potracić te eliksiry Feniksa na starcie. I teraz tak. Może miksturę regeneracji by tu się podbijać, bo to jest bardziej opłacalne chyba. Podbijam jednocześnie jeden i drugi atrybut. Mam tego co prawda mało, no ale trudno. Nie będę się też podbijał do maksa, bo to sprzyja umieraniu. Zauważyłem, że jak się podbijesz do maksa, to jest większa szansa, że cię ktoś rozpizga albo ci zdejmie dużo życia. Jest taka zasada. Niepisana zasada tej gry. Ale musiałeś grobowiec na samym środku ustawić, nie? Żeby nie było zbyt prosto. Musiałeś to zrobić. Musiałeś. Nikt ci nie kazał, ale musiałeś. No i masz ostatnio dźwignię. Akurat kaźwa w takim miejscu, które jest felerne. Kurde. Panie demon, znaczy... Ty paskudo. Może stąd... Nie idź tam. Dlaczego tam idziesz? Dlaczego mnie ranisz? Czy możesz odejść i się odpieprzyć? Nie. Nie może. Nie ma takiej opcji. Dobra, może tak jakoś. Tak. Ile mam tych dźwigni nacisnąć? Może coś w dzienniku jest? Brak żaden. Radź się sam, albo umieraj. Taka, to jest twoja alternatywa. Jak się nie poradzisz sam, to zginiesz. I tyle. A dziennik zadań, a idź pan w cholerę z dziennikiem zadań. Co, chcesz pomocy? Dziennik zadań ci potrzebny? A co ty jesteś? Małym dzieciakiem, że potrzebujesz takich pomocy naukowych? Radź się sam w tym brutalnym świecie. To jest sens. To ma sens. I co, pewnie druga jest tutaj, tak? Po tej stronie. Jak ominąć jedno i drugie badziewie? To jest... dobre pytanie. O! A cztery są. Dobra, bo to się zaczyna palić przy tym, dobra. Wiecie, no ja nie będę narzekał czy coś. Jak oni mnie przepuszczają po prostu bez żadnej walki, to ja mogę się tylko cieszyć. A, to tutaj wrogowie wyskoczą na 100%. Na 100% ktoś tu wyskoczy, bo to nigdy nie jest takie proste. Kto tu ma mało życia? Nikt nie ma mało życia, to wszyscy mają w miarę podbite. Dobra, może każdy przeżyje to. O, masz. I z automatu po prostu, z automatu mnie atakuje. Nie mogę przed tym uciec, nie ma opcji. Chamstwo. Dobra, oddechem i waraza, nie baw się. Po prostu pieprznij go od razu i tyle. Ja już mam dość tej walki. Powyżej już mam tej walk już. Tak? To masz tak. Dobra, koniec. Ding dong. Ja mam już zamiar, mam ochotę skończyć odcinek, serio. Ale nie zrobię tego. Usrałem się i dzisiaj skończymy tę grę. Nie ma opcji, żebym nie skończył dzisiaj tej gry. Nie. Choćbym, nie wiem, się miał zesrać bursztynem, to zrobię tę grę dzisiaj całą. I nie ma innej opcji. Nie ma, że boli. Dzisiaj przechodzimy tę grę. I tyle. That's the whole story. Pasowałoby się uleczyć trochę, nie? No. Faktycznie. Dobrze mówisz, dobrze mówisz. Przejść obok. Jak? Tamten się nasunie, ten se pójdzie, to można przejść. No właśnie. Dobra. Jeszcze jeden korytarz. Super. Uwielbiam korytarze. Tak jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy ta gra jest wredna. Jest. Dobra. O Jezu. Droga przez mękę, naprawdę. Aaaa, seriously, jeszcze ty. Nawet w takim małym miejscu musiałeś tutaj się wpieprzyć. Dobra. Koniec! Dość! Koniec walki. Mam powyżej już walki. Dość, koniec, fajrant. Wiesz co? Po tym, co przeszedłem, mam jedną prośbę. Weź ty się pieprz. No! Nareszcie kurde! Dotarłem tam, gdzie chciałem. No! O, niedobre. Niedobrze jednak.
Nie! KNN-ie. Jak się tu znaleźliście? Przeszliśmy Dolinę Cieni. Gdy weszliśmy do poprzedniej sali, zapaliły się wszystkie cztery kolumny. I wtedy otworzyła się krata. Lazariusz zobaczył Irin i zaczął ją ścigać. Przykro mi. Obiecuję ci, że powścimy Lazariusa. W tym momencie nie tylko Magnusa trzeba pokonać, Elroarze. Wiem. Jeśli trzeba będzie, zabiję Irin. Ostro jedziesz. Chodźmy. Chodźmy, skończmy wreszcie to. Ile można. A przynajmniej tu nie ma potworów. To jest ten zasadniczy plus, że... Tu nie ma niczego, co chciałoby mnie wymordować. Znaczy zamordować, nie wymordować. Iruś! Irinuś, Iruś, będę cię Iruś nazywał. O, sen znowu. A ty masz takie przebłyski w... Normalnie, w teraźniejszości, tak? To dziwne. Elroarze, czyżbyś chciał zabić tą, za którą poszedłbyś w ogień? Czyli w nią. Ona jest ogniem, rozumiesz to? Ona jest magiem ognia. Ohoho! Ty kurde, komediancie jeden, dobre to było, dobre. Po co doszedłeś aż tak daleko? Chyba nie po to, żeby wbić ukochanej sztylet w serce. Żeby ocalić krainę, tak mainly. Widziałem, jak zabija Lazariusa z zimną krwią. To już nie jest ta Irin, którą znałem. Jeszcze wiele musisz się nauczyć. Nie zawsze należy wierzyć w to, co się widzi. Do czego zmierzasz? Posiadam wiedzę większą niż ty. Chcę, żebyś wiedział, co możesz stracić. Hela, klasztor magów. Wasza córka jest najlepszą adeptką w klasztorze. Dziękujemy, Tragodronie, za to, że Irin może się tu kształcić. Dla tak wyjątkowej pary jak wy warto było to zrobić. Rzadko trafiają się dzieci, których oboje rodziców są magami. Dlatego chciałbym, żeby wasza córka, oprócz nauk magicznych, zajęła się również czymś innym. Czym Irin miałaby się zająć? Na farmie za Venedornem mieszka niezwykły chłopiec. Ponoć pojawił się tu z samej Arkany. Chcę, żeby przyjrzała mu się bliżej. Czy on jest niebezpieczny? Obserwujemy go już od kilku lat. Nie stanowi zagrożenia. Ale jeśli poznamy go dokładniej, w przyszłości możemy mieć z niego pożytek. Obiecaj, Tragodronie, że mojej córce nic się przy tym nie stanie. Akmaron, Gildia Magów. Dalej nie rozumiem, Iskadarze, dlaczego Tragodron wysłał mnie do Akmaronu. Przecież niedawno skończyłam nauki w klasztorze. Do walki z demonami powinni stawać bardziej doświadczeni magowie, a takich w waszej gildii z pewnością macie. Zgadza się, moja droga, ale ani Elaine, ani pozostali magowie ognia nie mogą zrobić tego, co potrafisz ty. Mogę zrobić coś więcej niż najpotężniejsi magowie na Akmaronie? Owszem, Irin, możesz sprowadzić strażnika Arkany. Człowieka, stworzonego do walki z demonami. Nawet nie wiecie, czy Ivaras faktycznie powróci do tej krainy. Jeśli nie on, to jego bracia. Albo Skype, który mi w tym momencie przeszkadza, już mnie przeszkadza, dziękuję. Prędzej czy później czeka nas starcie z demonami. Musisz sprowadzić do nas swojego przyjaciela. Nie narażę Elroara na niebezpieczeństwo. Twoi rodzice włożyli mnóstwo wysiłku, żebyś mogła być tym, kim jesteś teraz. W przyszłości będziesz zasiadać w kapitule magów. Będziesz rządziła magami z całego Hela i Akmaronu. Ale póki co, musisz wykonywać rozkazy. Nie chcesz chyba zawieść rodziców. Gardło mnie boli od tego dziadka. Jezu. Spróbuj takim dziadkiem gadać, naprawdę to jest tragedia. Czekaj. Muszę naprawdę się tutaj rozbrać trochę, bo jest gorąco jak cholera. Nie wiem, jest za 30 stopni? Nie, jest 25. No byłem blisko. Jest gorąco jak w piekle, naprawdę. Czyli tak powinno być, ale... Nie chcę, żeby tak było gorąco. Tu nie powinno być tak gorąco. Ivaras został pokonany. Elroar wrócił ze mną na Hela. Mam nadzieję, że teraz dacie mu spokojnie żyć. Nie od nas zależy jego los. Za to ty, Irin, zawiodłaś nas. Kapituła bardzo liczyła, że po tylu latach prób wreszcie ktoś przekroczy portal. Uczono się od dziecka, że Arkana to miejsce, do którego każdy mag powinien dążyć. Zdobycie mocy starożytnych magów z Arkany dałoby nam przewagę nad wszystkimi nacjami na Hela. Kusiło mnie, ale nie mogłam go zostawić. Zamiast wykonywać zadanie, ty się zwyczajnie zakochałaś. Wybacz, mój błąd. Dostaniesz jeszcze jedną szansę. Trzymaj się blisko Elroara. A gdy otworzy się kolejny portal do Arkany, przekroczysz go. Arkana, dom Magnusa. Gdzie ja jestem? Jesteś już bez...
Jesteś już bezpieczna. Spadłaś z dość dużej wysokości. Wiem. Przeszłam przez portal. Masz szczęście, że byłem w pobliżu, gdy portal się otworzył. Na mokradłach jest pełno bestii, które w mgnieniu oka zjadłyby cię na śniadanie. Czy ktoś jeszcze przeszedł przez ten portal? Nie. Tylko ty spadłaś z nieba. Jak się tu dostałaś? Na Eksodarze otworzyły się wrota do Arkany. W zasadzie nie chciałam się tu znaleźć. Zostałam do tego zmuszona przez kapitułę magów. Kapitułę? Jesteś magiem? Magiem ognia z klasztoru Nahela. Miałam przybyć do Arkany, żeby posiąść magię starożytną. Ale wysłano mnie tu wbrew mojej woli. Dopiero co pojawiła się w naszej krainie, a już chcesz ją opuścić? To nie takie proste. Niewielu zostało magów w Arkanie. Masz szczęście, że to ja cię znalazłem. Jestem Magnus, członek Bractwa Dusz. Potrafisz otwierać portale? Nie mam już tej mocy co kiedyś. Jest jednak pewien artefakt, który pomoże mi odzyskać utraconą moc. Pomogę ci go odnaleźć. Chcę wrócić do domu. To może okazać się zbyt trudne. Miastem rządzi Kaenen, który jest prawdziwym tyranem. Nie z takimi sobie radziłam. To mi się podoba. Czuję, że razem możemy wiele zdziałać. Jesteś pewien, Magnusie? Niestety tak. Wszyscy członkowie Bractwa Dusz próbowali. Magiczne moce Syliat również nie pomogły. W Arkanie nie ma osoby zdolnej otworzyć portal. Przykro mi, Irin. A Kaenen? Mówiłem ci już. On ciągle działa na naszą szkodę. Poza tym niewiele potrafi. Magowie, którzy władali portalami, zniknęli wieki temu. Zginęli. Już nigdy nie wrócisz do domu. I na pewno nikt z twoich ludzi nie znalazł nikogo, kto za mną mógł przekroczyć powrota Arkany? Niestety nie. A nawet jeszcze ktoś to zrobił, to na pewno tego nie przeżył. Sama przecież ledwo uszłaś z życiem. Bardzo chciałem ci pomóc, ale jeśli masz zostać w Arkanie, to chciałbym, żebyś została ze mną. Razem zbudujemy nowy, lepszy świat. Eldroarze, czy zdołam zapomnieć o tobie? Jak widzisz, Eldroarze, los zadrwił z Irin. Zastanów się, zanim cokolwiek zrobisz. I pamiętaj, gdy zdobędziesz gniew demonów, zniszcz go. Okej. Eldroar? Myślałam, że nie żyjesz. Dlatego myślenie baby powinny zostawić chłopom. Irin, Magnus to zły człowiek. Cały czas cię okłamywał. Nie słuchaj go. Przyszedł, aby nam zabrać gniew demonów. Wraz z Kaenenem chcą podbić Arkanę. Nie, Magnusie. To ty chcesz ją podbić. Gniew demonów to przeklęty oręż. Jeśli będziesz nią władał, staniesz się demonem. Brednie. Prędzej zginę, niż zrezygnujesz z jego mocy. Gra powiedziała, zabisz. Bo możesz umrzeć. 3000! O hell! Co za fagas! Mam na... Gajan? Ty, skład mi się zmienił. Dobra, Tinuwiel pieprznął. Jest okej. Grył, żeby nie Eldroara tylko. Ty, patrz, i znowu zapomniałem go odleczyć. Kurna. Dobra, wiesz co? Daj mu manę. Nie gadaj, tylko daj mu manę. Ty w sumie weź sobie manę też. Trochę tu poleczymy naszych wszystkich łąfów, bo to nie bardzo jest. Życie odleczone, pełnia many jest. Pełnia many. Bach. Dobra, już jest końcówka walki, patrzcie. Tak i tak. 20. I 218. Dziękuję bardzo, do widzenia, panie Magnus Kutas. Leż! Umarł? To by było fajne. Nie gadaj, że Irin będzie teraz miała 5000 czy coś takiego, 10000. Matko, to by była tragedia. Ostrzegałem cię, Magnusie. Wiedziałeś, że prędzej czy później to się tak skończy. Wiedziałem. Ale wiesz co, Kaenenie?
było warto. O, fajnie. No, nikt od czasu Fivraza nie był na tyle silny, żeby dźwignąć ten miecz. Najwidoczniej nie znasz historii Ivaraza, skoro tak się cieszysz. Ostrze, oszalałeś, Magnusie. Okłamywałeś mnie od samego początku. Twoja żądza władzy stała się twoją obsesją. Zastanów się, zanim coś powiesz. To ja mam gniew demonów i jestem po wygranej stronie. Nie, Magnusie. Przegrałeś i to już dawno temu. Zapis! Ty, drugi Ivaraz normalnie. Magnus Demon, 4000. No dobra. Przynajmniej dostałem leczenie, nie? To jest dobre. Ślepa. Oddech. Implozja. Ale to świetnie brzmi. Może być. Nie mam wzmocnień, co może być problemem. Tipo stoi, będzie siekał. To nie jest dobre. To będzie trudna walka. Coś czuję. Ale to dobrze. Dzięki temu nie będzie łatwo. Jakim cudem mak ognia, taki jak Irin, może zostać podpalony? Przecież to jest bez sensu. Dlaczego? Dlaczego ta gra nie ma sensu w pewnych momentach? Dobra. Spokojnie. Ogłuszający może wejdzie. Leczenie. Irin będzie mnie leczyła. O Jezu, jak tak dalej pójdzie. Łoż się, gra zatrzymała. Tyle efektów na ekranie, że aż gra się zatrzymała, nie wierzę. Lecz. Okej, okay. No niewiele, ale zawsze. O, fucking hell. Gniew demonów, nie wierzę. Pieprzną mnie. Tak soczyście dosyć. Dobra. Patrz na to. O, oddech. Dobra, dawaj. O, hell. Nie, Renborg zginie. Kurde, szkoda. Chciałem go tak dwoma gniewami, znaczy oddechami i wrazem by było pieprzyć, ale nie wyszło. Szkoda. Nie wyjdzie. O, Jezu. Patrz teraz. Trzeba będzie go tak dokończyć. Ręcznie. 450 mu zeszło, rozumiecie to? Z pasywa! 450 z pasywa mu zeszło, nie wiem w to. Ładnie, pasywy są dobre. 250 expa i dusza Feniksa. No i to jest to! Rozpieprzony, debil, jak zawsze na końcu się takiego jakiegoś debila rozpieprza. Zawsze jednemu odpieprza i trzeba go zabić. Albo ubezwłasnowolnić, czy też unicestwić. Tak się zwykle kończą gry, także pokonany. Jeden Fagas i drugi Fagas ulepszony ten sam, ale pokonany. Wygląda na to, że już po wszystkim. Udało nam się zażegnać niebezpieczeństwo, ale w przyszłości z pewnością znajdzie się kolejny śmiałek gotowy poświęcić wszystko dla artefaktu. Co zamierzasz zrobić z gniewem demonów, Elroarze? Nic. Nic? Jesteś strażnikiem Arkany. Tylko ty możesz oprzeć się klątwie demonów. Historia pokazała, że nawet strażnicy nie są na wszystko odporni. Do tego potrzebna jest również silna wola. Myślisz, że jej nie posiadasz? Nie chcę nawet sprawdzać, Kajanenie. Oddam miecz Gajanowi. Od lat go szukał i chciał zniszczyć. Wreszcie będzie mógł tego dokonać. Jesteś pewien? Tak będzie najbezpieczniej. Dobrze. Co teraz zamierzasz? Czas wrócić do utopii i uporządkować sprawy wewnętrzne miasta. Zwolenników Magnusa wszakże nie brakuje. Jeśli chcesz, możesz wrócić z nami i zamieszkać w utopii. Zapewnimy ci królewskie warunki. Zasługujesz na to, nie tylko jako strażnik Arkany, ale również jako człowiek, który zrobił wiele dobrego dla naszej krainy. A co z Irin? Ona z nami nie popłynie. Aha.
A kto ci ratował dupę podczas walki, ty kmieciu? Trochę wdzięczności okaż. Nie, ja ją biorę za sobą, jak będzie taka opcja, nie ma innej opcji. Dostała uszukana, co jest? Co, źle? No źle, to niedobrze było, więc ona nie jest niczemu winna. Walcząc z demonem, który opętał Magnusa, odkupiła część swoich win. Gajan otworzy portal, którym Irin będzie mogła wrócić na Hela. Jeśli chcesz, możesz odejść z nią. Ale wtedy droga do Arkany zamknie się przed tobą bezpowrotnie. Rozumiem. Porozmawiaj zatem ze swoimi przyjaciółmi, Edorarze. Wróć do mnie, gdy podejmiesz decyzję. Możemy wybrać, tak? To pokażę wam obie opcje, żebyście wiedzieli. A ty ciągle patrzysz w morze. Tak naprawdę nie zdołałam poznać Arkany. Zobaczyć, jaka jest faktycznie. Żyłam w mentalnej klatce stworzonej przez Magnusa. Nie chciałam, żeby tak to wyszło. Koniec końców udało mi się ciebie odnaleźć. Cieszę się, że mogłam ujrzeć cię raz jeszcze. Rozumiem, jeśli zechcesz tu zostać. W końcu po to przyszedłeś na świat. Moim domem zawsze było Hela. Chciałbym, żebyś ze mną wrócił. Zaczniemy wszystko od nowa. Z dala od kapituły i kolejnych konfliktów. Myślisz, że to możliwe? Chciałbym, żeby tak było. Jeszcze nie podjąłem decyzji. Przemyśl to raz jeszcze, mój drogi. Dobra. Wreszcie odnalazłeś gniew demonów, Gajanie. Bez twojej pomocy byłoby to niemożliwe. Dasz radę go zniszczyć? O, to złożony proces. Będę potrzebował wsparcia magów, ale obiecuję ci, że wszystko dobrze się zakończy. Dziękuję za wszystko, przyjacielu. Ja również. Dobra. A Renborg? Jak tam, Renborgu? Z czym? Dość już powojowałeś? Ujmę to tak. Przyda mi się mały odpoczynek, dobre piwo i miękkie łóżko. A potem znowu mogę machać toporem. Niedługo otworzy się portal. Wracasz na Hela? Do czego? Na śnieżne szczyty? Nie, dzięki. Wolę już Arkanę. Muszę wreszcie poznać wszystkie rodzaje piw, jakie tu mają. A co z tobą? Jeszcze nie zdecydowałem. Co byś nie zrobił, i tak obok ciebie zawsze będzie zawsze jakaś baba. Widocznie taki już mój los. Bywaj, Renborgu. O, Renborg to jest taka fajna postać. Lubię strasznie takie postaci. O, bardzo. Jeszcze została ta. Nie chcę traktować kobiet przedmiotowo. Albo nie chcę, wiecie, jakoś tam źle czegoś powiedzieć. Ale z racji tego, że i tak byście chcieli wiedzieć, co chciałem powiedzieć, jakbym teraz powiedział, że miałem coś powiedzieć, ale tego lepiej nie powiem, to już lepiej powiem. Kobita zamienna. Dlaczego takie coś mi do łba przyszło, nie pytajcie, nie wiem dlaczego, po prostu... Jeżeli ktoś się uraził, to sorry, ale po prostu powiedziałem to, co wymyśliłem i tyle. Nie patrz na mnie z taką grobową miną. Przecież pokonaliśmy Magnusa. Teraz wszystko wróci do normy. Nie wszystko. Gdy odejdziesz, nic już nie będzie takie samo. Tinuviel, nie chcę opuszczać tego miejsca. Ale... To naprawdę ciężki wybór. Co byś nie zrobił, wiedz, że nigdy ci nie zapomnę. Ja ciebie też nie. Okej. Czyli mogę wybrać albo to, albo to. Chcecie love story, nie? Tak. Ja nie chcę. Ale wy chcecie. Ale tak czy inaczej pewnie love story będzie. Zostanie w Arkanie, to jest romans z tą. Pójście na Helach, to jest zostanie z tą. Co Elroar wybierze? Wybierze obie. Znaczy, raz jedną, później raz drugą. Zostanę w Arkanie. To jest pierwsza decyzja, a później wczytam grę i wybiorę co innego. Klasy. Podjąłeś już decyzję, Elroarze? Zostaję w Arkanie. Cieszę się. Miejsce strażnika Arkany jest w utopii. Przygotuj się, niedługo wypływamy. O, przepraszam. Herbata. Dała znak. Chcę zobaczyć oba zakończenia, bo są dwa. W nowym Tyringoldzie rządy przejęli ludzie z getta. Ja nie mogę. Quan Chi. Rachel zadowolił się władzą i zaniechał prób kontaktu z drugą częścią Arkany. W wielkim lesie Kaitów na długie lata zapanował spokój. Asyliady, nieludzie, druidzi i centaurzy nie wchodzili sobie w drogę. Z pomocą Elroara, Kaenen uporał się ze zwolennikami Magnusa. Gajan zdołał zniszczyć gniew demonów. Jakby nie można było w pierwszej części go zniszczyć. Kilka miesięcy później zakazano powoływania kolejnych strażników Arkany. Serio, zniszczenie w pierwszej części tej broni byłoby banalne. Znaczy, dobre. Elroar zaczął spędzać coraz więcej czasu w Hartford. A jego przyjaźń z Tinuviel z czasem przerodziła się w coś więcej. Z czasem.
Elfkę se wybrał, ho ho ho! I Irin wróciła na Hela, ale nie pokazała się w klasztorze. Widywano ją w pobliżu farmy ojca Elroara, a z czasem słuch o niej całkowicie zaginął. Okej, mamy napisy końcowe, ale teraz druga opcja, znaczy opcja. Drugie rozwiązanie fabularne, druga końcówka, drugie zakończenie. Macie oczywiście napisy końcowe. I potem ocenię grę. Tak jak mówiłem, skończę tę grę w tym odcinku i skończyłem! No i co, mi nie będziesz mówił, że nie skończyłem, bo skończyłem, no. Teraz, dobra, wracam z Iri. Szanuję twój wybór. Mam nadzieję, że po drugiej stronie portalu odnajdziesz spokój i szczęście. Obyś uporządkował sprawy w Utopii, Kaenenie. Powodzenia! Dobrze, że można było zapisać przed tym wyborem. To jest okej, ja lubię takie coś w grach. Że można sobie oba zakończenia sprawdzić. Dobra, przejęli ludzie z getta, to już widzieliśmy. W nowym Tilingoldzie. Rachel zadowolił się władzą i zaniechał prób kontaktu z drugą częścią Arkany. Przewiniemy oczywiście. Nie mogę przewijać, to się samo przewija w sumie. Nie mam tego. Od długich lat zapanował spokój, to samo. Nie mam jakby panowania nad tym, że te obrazki się przewijają, bo... Z automatu to jest zrobione. Taka automatyzacja pewna. Nowoczesne techniki, wiecie o co chodzi. Kaenen z trudem uporał się ze zwolennikami Magnusa. Ale uporał się, więc po co ja mu potrzebny byłem? Gajan zdołał zniszczyć gniew demonów? No, tak. No to racja. No. Zakazywano tak. Tak, też, rozumiem. Szanuję. Mniejszy rozpierdziel bez tych strażników. Elroar wrócił z Irin do Hela. Klasztor omijali szerokim łukiem. Czy są szczęśliwi? Miejmy taką nadzieję. No i mamy napisy końcowe. Oba zakończenia, jako takie, proszę bardzo. No i ocena gry oczywiście, fabuła. Fajna. Chociaż początek był taki jakiś... Nie wiem, wkroczyłem do tego świata i miałem wrażenie, że tak... Nie wiem, nie czułem w ogóle tej fabuły. Znaczy wszystko tutaj działało, nie? Ale jakoś tak... Zaczęła się ta fabuła i zaczęła się tak jakoś, nie wiem, że ja w ogóle jej nie odczułem. Tak jakoś, że fabuła swoim torem, ja swoim torem i wszyscy byli szczęśliwi. Tak to działało. Później dopiero pod koniec gra zaczęła jakoś tą fabułą bardziej współdziałać i bardziej poczułem tą fabułę. Tak mówię osobiście teraz, subiektywne totalnie zdanie. Dopiero na końcu coś się zaczęło dziać. Wydaje mi się, że ta fabuła nie jest aż tak dobra jak w poprzednich częściach. No ale no trzecia część, no przez wszystkie trzy części gra nie może być dobra, a jeżeli jest, to jest coś dziwnego. Chociaż takie rzeczy się zdarzają. Tak, no wiecie, zawsze jest wyjątek od reguły, o to chodzi. Chociaż fabuła nie była zła, naprawdę fajne rozwiązanie fabuły trzecią częścią Wrota Arkany, to jest oczywiście ostatnia część Wrót Arkany, czyli trójka. Przeszedłem od jedynki do trójki, od tak, just like that. Czyli... Po prostu, no, miałem pewne trudności, nie? Było łatwo, było trudno, było średnio w różnych tych częściach. Ogólnie całą sagę mógłbym ocenić, bo w sumie w trzeciej części mogę też ocenić całą sagę ogólnie. Sagę? Można tak powiedzieć? Tak się mówi, że saga? Nie, trylogię! O, trylogię, przepraszam. Trylogię, tak jest. Całą trylogię mogę ocenić tak, że to jest naprawdę bardzo te trzy gry... Są naprawdę bardzo fajnie ze sobą powiązane. Fabuła jest bardzo dobra, mimo tego, że ja mogę tu porównać, cały czas porównuję każdą grę, jaką oceniam fabularnie, porównuję z Heavy Rainem. Ja w Heavy Rainie nie grałem, ale widziałem, jaka tam jest fabuła. Po prostu obejrzałem cały gameplay z tego. I tam fabuła po prostu zrywa buty. No całe giry urywa razem z buty, z całymi girami urywa, nie? Po prostu siedzisz tam, jesteś... Totalnie się wyłączasz, wszystko wokół nie istnieje. Fabuła, jak skończysz tą grę, czy skończysz oglądać tą grę, nie? Tak jak w moim przypadku, to ja nie potrafiłem wrócić do rzeczywistości, nie potrafiłem się odnaleźć. Tam fabuła jest po prostu taka, że jak wsiąkniesz w to, to jak nagle się gra skończy, to nie wiesz, co ze sobą zrobić, nie? No tutaj jest fabuła dobra, jest bardzo dobra, ale nie jest aż tak dobra jak w Heavy Rainie. Jednak Heavy Rain nadal, chociaż Heavy Rain to jest też inny typ gry, więc tutaj
też trzeba na to popatrzeć, że Heavy Rain tak bardziej angażuje gracza w tą fabułę, nie? Że od nas zależy mniej więcej jej przebieg taki totalny. Tutaj w mniejszym stopniu to jest i fabuła, główna ścieżka fabularna jest generalnie, wiecie, poprowadzona taką jedną drogą, tam jest tych dróg kilka. No i tutaj ta gra jest grą niekomercyjną, tamta jest grą komercyjną, prawda? Więc to też jest różnica, ale fabuła jest naprawdę dobra. Podobała mi się, trylogia jest jak najbardziej okej fabularnie. Czemu trzecia część jest gorzej oceniona niż dwie poprzednie? Ze względu chyba na rozgrywkę, która trochę mnie wpieniała, ale o tym za chwilę. Teraz dźwięki, czy też muzyka. Oczywiście muzyka z Wiedźminów, Sakredów i tak dalej. Te gry muzyką, jeśli chodzi o muzykę z tych gier, klimat jest i to jest mocny jak cholera, więc wrzucenie tej muzyki tu, do tej gry, no sami rozumiecie. Klimat się trzyma. Mapping. Tutaj mapy były fajnie zrobione. Już widać było znaczną różnicę w porównaniu na przykład do pierwszej części. W pierwszej części te mapy nie były aż takie dobre, tak można było tak trochę odczuć, takie trochę pustawe są, a to takie jakieś ten. W trójce rzeczywiście już mapy trzymają poziom i są dobre, bo rzeczywiście czujesz, że ten las może w pewien sposób żyć, a nie jest tylko, wiecie, że jest mapa, postawione potwory, pach, 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 pach i przejdź, nie? Tutaj już tam były jakieś szczegóły, jakieś tu, jakieś te, jakieś... Lepiej to wyglądało, po prostu. Lepiej to wyglądało. I naprawdę mapy też prawie, że nie mam się do czego przyczepić. Też widywałem lepsze, ale tu też mapy są dobre i nie ma co krytykować, bo są bardzo dobre. Te lepsze, które widziałem, to... No... One są po prostu przykładem, jak robić mapy, które... Do których nie można się totalnie przyczepić, bo tam wszystko jest wycmokane, takie... Te mapy są po prostu idealnie zrobione, nie? Tutaj mapy są bardzo dobre, są wkomponowane w klimat, są super. Także jestem jak najbardziej za. Rozgrywka, czyli część, na którą najbardziej czekałem, bo przy tej części będę się mógł trochę wyładować. Gdzie są kuźwa karczmy? Kajso te karczmy? Dwie, na całą grę, dwie karczmy. U druidów. Ponoć roślinami się zajmują, kuźwa, najlepsi ogrodnicy. A nie potrafią uleczyć. Gdzie tu sens, a gdzie logika? Otóż, w... dwójce? Gdzie byli Azarianie? Dwójka chyba dwójka. Były obozy, w każdym obozie mogłeś się uleczyć, w każdym po kolei. Tutaj odechciało mi się totalnie czyścić lokacji. Dlaczego? Ponieważ jak sobie pomyślałem, tak usiadłem, myślę, do tej karczmy to ja mam około 20 map. No tak, nie liczyłem, ale tak przy przybliżeniu, powiedzmy, nie? Tak, ty muszę tyle przejść do tej karczmy, później muszę się wracać i robić tak przez około godzinę, żeby wszystko wytłuc z tej lokacji. Bo samo wracanie się długo trwa. I tak, nie, pieprzę to. I po prostu to rzuciłem. Karczmy są dwie. Jeżeli jest chociaż, nie wiem, może jest trzecia, ale ja naliczyłem dwie. Na całą grę. Dwie. Karczmy. Dwie. Gra jest cięższa. W porównaniu do dwójki, jedynki jest cięższa i to da się odczuć przez to, że tych karczm jest mniej i trzeba naprawdę siekać w eliksiry ostro. Jak nie masz eliksirów, no to kolego, jesteś w dupie. Po prostu. Ja bałem się tego, że na koniec gry nie starczy mi eliksirów, bo już mi się kończyły dusze Feniksa. Już miałem ich poniżej 10, już w tej walce schodziło poniżej 10, już mówię, oho, no to jestem w dupie, jak jeszcze ta Irin się sprzeciwi i będzie chciała ze mną się napieprzać, ona będzie miała, nie wiem, później 5000 życia, to mówię, no to jest mój koniec, ale na szczęście tak nie było, starczyło mi tych mikstur, ta gra jest cięższa i da się odczuć właśnie ten skok poziomu trudności pewien, przez to właśnie, że te karczmy, już mi się łamie głos przez tego dziadka, którego wcześniej w środku robiłem, albo inne głosy. Przez to mi się trochę może głos łamać, bo to jednak jest trochę męczące dla strun głosowych, takie zmienianie niektórych głosów, nie wszystkich, ale dobra, wracając do rozgrywki. Uciekanie działa, ale częściej nie działa. Sorry. Przykładem działającej ucieczki może być Parallel Worlds. Tak, Parallel Worlds. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest za gra, to jest seria na kanale, jeszcze nagrywana starym mikrofonem. Ale akcje tam odchodziły dosyć ciekawe, także polecam obejrzeć. Krawcowa, sławetna z Parallel Worlds, ja pierdzielę, to by mogło już się stać memem praktycznie, bo to jest taka rozpoznawalna postać. Czy też na przykład
Jak on miał? O Boże, nie pamiętam go. Czekaj. Zaraz sobie przypomnę. Na M on miał. Cholera, nie przypomnę sobie go. On miał na M. Nie Magnus. On miał... Kurde, jak miał ten typ na imię? No nie wiem, wiecie o co chodzi, ten... Hej, Elroar! Co ty robisz? Taki... Co miał te takie odpały dziwne, nie? On miał jakąś chorobę psychiczną. Nie będę zdradzał fabuły, on miał jakąś chorobę psychiczną. I właśnie... Morgan! Mam! Morgan! Właśnie. To też jest postać charakterystyczna. Tutaj może głosowo podobny jest do Renborga, bo ja nie mam aż takiej skali głosów, żeby dla każdej postaci w grze inny głos dawać. Sorry, ale niestety moje gardło, czy bardziej moje struny głosowe nie są aż tak przystosowane. Renborg jest naprawdę pozytywną postacią w tej grze. Za to tą grę polubiłem, za Renborga chociażby, bo krasnolud, który lubi popić. Chciałem powiedzieć pohendożyć jeszcze, ale nie zdarzyło się w tej grze jako tako, żeby to było. On tak gadał o kobitach, ale tak, żeby je hendożyć, to nie. Ale to pewnie też, bo to krasnolud, chłop, także wiecie. Napakowany testosteronem, aż mu się uszami wylewa, także... Uszami się wylewa testosteron. To jest zdeczka dziwne stwierdzenie. Może się różnie wyobrażać, możecie sobie to różnie wyobrażać, ale wiecie o co chodzi. No i było tutaj postaci, dużo fajnych postaci, były rzeczywiście takie konflikty z postaci ze sobą. Nie dało się tego aż tak odczuć. Nie było tego tyle na przykład co w Parallel Worlds. Bo w Parallel Worlds rzeczywiście tutaj ta gra położyła duży nacisk na interakcje między postaciami. Że tutaj rzeczywiście ta drużyna jeden drugiego nie lubił. Tu się kłócili, jakieś dziwne akcje odchodziły. Tam po prostu to co się działo, na przykład jak ta drużyna była w całości, to jest po prostu koniec. Tam takie rzeczy działy totalnie ciekawe. Takie totalnie z dupy zrobione, że wow. I w tamtej grze zagraj. Jeżeli nie grałeś, zagraj. Może nie będziesz miał cierpliwości. Jak nie masz cierpliwości do takich gier, to obejrzyj mojego let's playa. Tam się takie rzeczy odpieprzały, że to jest koniec. I we wrotach tego tyle aż nie było. No ale było trochę tych konfliktów. Ja, bądź co bądź, jednak dało się odczuć, że rzeczywiście niektóre postaci się lubią bardziej, niektóre mniej. I było to okej, miały swój charakter. Jedne postacie były porywcze, inne takie bardziej spokojne i takie opanowane i tak dalej. I to było fajne. W ogóle to w rozgrywce powinno być, no walni pieprzyć to rozgrywka, tam już niech będzie. Co dalej? Miejsca mocy. Według mnie trochę lipa, że w miejscach mocy tylko możesz rozdawać punkty. Trochę to krzywdzące było według mnie. Ja wolę na bieżąco rozdawać punkty. Ja później o tym zapominałem po prostu i tyle. W komentarzach później mi przypomnieliście, o Demon, ty byś punkty rozdał, bo tam miałeś, a nie rozdałeś. I właśnie zapominałem o tym. To jest trochę nie bardzo. Ja osobiście wolę, jak mogę rozdać punkty bezpośrednio, wiecie, z menu albo coś takiego w każdym możliwym momencie. Nie podczas walki, ale po prostu wiecie, idę sobie mapą, a rozdam sobie punkty, pach, rozdaję, idę dalej, nie? Coś w tym stylu. Walka, no wiecie co? Potworów było strasznie dużo. Odczułem to strasznie, jeszcze tym bardziej, że ta ucieczka nie działała tak jak powinna. Jak chciałeś gdzieś przejść, bo tutaj w tym odcinku mieliście tego przykład, to trzeba się naprawdę postarać, żeby przejść dalej, a żeby nie umrzeć albo nie stracić zbyt dużo życia. Ciężko jest albo omijać tych wrogów. Jeżeli masz z nimi walczyć, to musisz mieć naprawdę albo jaja ze stali, albo dupę ze spiżu, albo dużo mikstur, albo wszystkie trzy naraz rzeczy, nie? Bo tego było dużo i nie sposób było tego omijać. Te pierdoły. To ja się starałem, mniej więcej mi to wychodziło. A ciężko było, naprawdę ciężko i potworów było bardzo, bardzo dużo. I za każdym rozdziałem, po każdym rozdziale się odnawiały i się ulepszały te potwory. To jest nie bardzo. Znaczy ja osobiście to odczułem, bo nie lubię... Battle system. System walki, o, po polsku. Nie jest jakoś super przyjemny. Według mnie przynajmniej. Tak jak był system walki w Krwi Zdrajcy, tam system był po prostu cudowny. Wiem, że Krew Zdrajcy to jest nowsza gra, ale porównuję wam, żeby pokazać wam, jaki system walki mi się na przykład podoba. Bo Wrota, 1, 2, 3, wyszła przed Krwią Zdrajcy. Krew Zdrajcy to jest dosyć nowa gra, nie? Wrota wyszły wcześniej, także tutaj nie ma porównania, ale
w Krwi Zdrajcy na przykład było tak, że miałeś na mapie. Nie włączała się walka, tylko na mapie się napieprzałeś. To była dobra opcja. Ten system walki z Makera klasycznego jest taki... jest nie bardzo. Przez to, że był taki klasyczny, trochę ta walka była nudna, bo cały czas prawie, że było to samo. Wybierasz opcję, potwierdzasz. Wybierasz opcję, potwierdzasz. Tam w Krwi na przykład mogłeś tutaj jakiś unik, tu jakiś czar, tu na przykład w tym momencie czar zarzucisz, albo no różne takie ciekawe rzeczy były. No a ten system walki nie kulał. Mógłby być inny, ale no i dlatego, że tej walki było naprawdę dużo w tej grze, więc jakby dosyć często trzeba było obcować z tym systemem, to takie trochę nie bardzo było. Ocena jest dzisiaj długa, ale to dlatego, że staram się trzy wszystkie gry tak zebrać w sobie, chociaż nie pamiętam jedynki i dwójki za bardzo, ale niektóre rzeczy pamiętam i staram się to jakoś składać z trójką. No i co? Ogólna ocena, bo chyba więcej tutaj nie będę już gadał, bo nie mam w sumie o czym. Tak. Ty w pierwszej części dlaczego oni nie mogli tego gniewu demonów zniszczyć? Nie pamiętam. Ale na pewno jakoś się dało. Na pewno jakoś się dało. No nieważne. Zniszczyliśmy dopiero w trzeciej części. Gniew demonów zniszczony, high life, koniec kłopotów i tyle. Strażników Arkany też nie mają, spoko. I tak, cała gra bardzo mi się podobała. Tak jak jedynka, dwójka. Trójka jest cięższa, jest trudniejsza niż poprzednie części. Z racji tego, że trzeba się bardziej starać przy walkach. Nie można się aż tak często leczyć w karczmach, bo karczmy mało gdzie są. A jak są, to nie są w jakichś wygodnych miejscach, w sensie nie są na początku na przykład miasta, tylko to gdzieś w głąb. Dosyć dużo jest czasami drogi do karczmy i trzeba się leczyć miksturami, przez co gra jest cięższa, bo... no, mikstur jest ograniczona ilość jednak. Można niby ich dokupować, ale jak za dużo kupisz, to też to nie opłaca się za dużo kupować, bo... no bo możesz to kasę w sumie przeznaczyć na co innego, nie zawsze jest takie myślenie, że a ta kasa może mi się do czegoś przydać i nie chcesz za bardzo tych mikstur tam rozdysponowywać, znaczy kupować ogólnie. I takie to nie bardzo. No jest cięższa ta gra, jest walki strasznie dużo. Ja osobiście nie lubię jak aż tyle walki jest. Ja bardziej stawiam na fabułę w grach niż na walkę i tak dalej. Walki tutaj było dużo, przez co ja trochę taki nie za bardzo to odczułem. Tym bardziej, że ta walka była nie zawsze była taka prosta. No i po części też to moja wina, bo ja nie ekspiłem i przez to te potwory były cięższe, były trudniejsze i moje postacie miały niższy poziom i trudniej było pokonać ogólnie jakąkolwiek poczwarę, ale przez to gra była atrakcyjniejsza, bo zauważyliście, że ja... jeżeli gra jest zbyt łatwa, to jest niedobrze, bo wtedy jest nudna, bo nie myślisz o tym, że tam... nie myślisz o tym na przykład, że pójdziesz na walkę i rozpieprzysz tego bossa, tylko idziesz na walkę i się zastanawiasz, czy ty rozpieprzysz tego bossa. I musisz się starać, tu tego trzeba uleczyć, a tego trzeba wskrzesić, bo później pieprzniej trzeba myśleć, to jest lepsze. No ale tej walki było dużo i nie szło za bardzo od niej uciekać i... zgrzyt. Muzyka, klimat, oczywiście gry, gra trzyma poziom i naprawdę jest klimatyczna, mapy są ok, wygląda naprawdę gra świetnie. I szczerze wam powiem, jak na grę z Makera, podkreślam, to jest gra darmowa. Masz link w opisie, jakbyś chciał zagrać. Autor Ravelon. Wszystkich trzy części. Autor główny, bo wiecie, tam zawsze ktoś tam pomaga autorowi i tak dalej. No ale wiecie, taki reżyser całej trylogii to Ravelon. Ravelon, bo tak nie wiem, czy dobrze mi mówiłem. No w ogóle ja dobrze wymawiam to nick, tak się teraz zastanawiam, bo przez wszystkie trzy części przepieprzyłem się i nie wiem, czy ja dobrze wymawiam to nick. Chyba dobrze, bo jeszcze o pieprzu nie dostałem ani razu, więc dobra. Może jest okej. Okay. Więc gra, jak i cała trylogia, bardzo mi się podobała. Jeżeli ktoś lubi RPG, lubi walki, lubi ogólnie takie JRPG bardziej, bo to jest JRPG. Japoński, Japanese Role Playing Game. Tak chyba się to tłumaczy, coś takiego. Polecam, jak najbardziej polska gra, wydana przez polskiego twórcę, bardzo fajna produkcja. Proszę bardzo. Są z tym uniwersum jeszcze związane tam jakieś chyba karty Arkany, jakieś coś takiego jest. Nie wiem, czy jest sens to nagrywać, jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu wejdźcie na stronę autora, tam są wszystkie gry, które dotąd zostały wydane i które, no, można pobrać i w nie zagrać po prostu. Jest w ogóle tworzona chyba gra Gothic, ale nie Gothic, tylko G-O-T-I-K, przez właśnie Ravenman, przez tego autora.
Nie wiem, czy prace są wstrzymane, czy nadal są, wiecie, w toku. Ale ja osobiście, jak zobaczyłem zapowiedź tekstową, tam było napisane, o co będzie w tej grze chodziło, to zagrzałem się i czekam na tę grę. Więc jest, możecie być pewni, że seria z Gothica będzie, ale z tego Gothica Gothic, a nie Gothic. Bo to jest różnica, to są dwie różne gry. Nie z Gothica prawdziwego, tylko Gothic. Po prostu ten od Ravenone, tak? Autora Wrót Arkany. Ta gra. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie, bo zapowiedzi są smaczne i dobre i ciekawe. Także spodziewajcie się z tego serii. Jaka będzie następna gra po wrotach? Nie wiem. Zobaczę, poszukam, popatrzę, obczaję. Perfekta jeszcze nie skończyłem, Perfect World. Ale nie wiem, jak dalej ruszyć. Jak ktoś wie, to komentarz. Ale szukałem i nie idzie, po prostu nie idzie. Nie idzie tam nic zrobić. Szukałem i nie wiem. Może ja jestem ślepy albo coś, ale nie wiem, jak tam dalej ruszyć. Także to jest na tyle. Na Facebooku będę was pewnie informował, co będzie następną serią po wrotach Arkany. Na pewno to będzie gra jakaś z Makera, bo właśnie w tym moim grafiku zawsze są gry z Makera. Jedna gra z Makera tygodniowo jest na pewno. W regularnym grafiku, bo to, co na przykład mamy teraz Desert Nightmare, to jest poza grafikiem. To jest co niedzielę czy co poniedziałek wrzucane, w zależności od tego, jak mam czas, więc to jest poza grafikiem, tak? Więc czekamy, zobaczymy, jaka będzie ta gra. Następna po wrotach Arkany 3. Całą trylogię macie na kanale. Proszę bardzo, oglądajcie i cieszcie się grą, bo ona jest naprawdę fajna i dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.